Dzisiaj jesteśmy u partnera Seahawks Gdynia, Old School Barbershop, Tattoo and Ink. Witam cię, Mirku. Jesteś dzisiejszym gościem już nie na żółtej kanapie, ale jednak w serii na żółtej kanapie. Pozwól, że zacznę. Jesteś osobą, która ma bardzo bogate doświadczenie sportowe. Czy mógłbyś nam pokrótce opowiedzieć, jak przebiegała twoja kariera i czym obecnie się zajmujesz? Więc jak wszyscy pewnie młodzi sportowcy w Polsce, zaczynałem od piłki nożnej, jak byłem młody. Później przerzuciłem się dość szybko na koszykówkę, tam w wieku 11-12 lat. I później w wieku 16 lat postanowiłem wziąć swój talent i wylecieć za ocean, za wielkie wody, czyli do USA. A wiadomo, jakieś tam sen o graniu w NBA, o koszykówce za oceanem, to wiadomo, że musiałem spróbować, jeżeli była taka szansa. Więc poszedłem tam do liceum, grałem w koszykówkę w liceum i później poszedłem na studia. Na studiach spotkałem swojego pierwszego trenera właśnie od przygotowania fizycznego sportowców i gdzie zacząłem już trenować właśnie pod jego okiem i zacząłem powoli się wkręcać w te tematy. Ale przed tym jeszcze skończyłem studia, przyjechałem do Polski na parę lat, pograłem w koszykówkę tutaj na poziomie pierwszej ligi. Później po 2 latach postanowiłem jednak, że pójdę tą inną drogą, czyli zacznę przygotowywać sportowców pod względem fizycznym. Wróciłem znowu do USA na studia wyższe, do Temple University i tam zacząłem już stawiać swoje pierwsze kroki jako trener przygotowania motorycznego, gdzie spędziłem 2 lata, właśnie pracowałem z wieloma dyscyplinami, to od tych właśnie popularnych, czyli od koszykówki, właśnie futbol amerykański, czy piłka nożna, po hokej na trawie, czy gimnastyka, czy zapasy. Więc to było ponad kilkaset sportowców, około 500 osób, miałem z nimi styczność codziennie i szlifowałem trochę swój fach w tym kierunku. Później po 2 latach dostałem ofertę pracy po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych, czyli w Kalifornii, w Uniwersytecie w Redlands, gdzie zostałem właśnie głównym trenerem od przygotowania motorycznego sportowców i też właśnie pracowałem z futbolem amerykańskim głównie, spędziłem tam rok. Też było to ponad 20 dyscyplin sportowych, więc też kilkaset sportowców na co dzień trenujących pod moim okiem. I po właśnie tych kilku latach spędzonych w USA postanowiliśmy z żoną, że przylecimy do Polski i otworzymy coś swojego tutaj w tym temacie. Wiadomo, że temat przygotowania motorycznego w Polsce się zaczął rozwijać, drużyny zaczęły się interesować tym, więc wróciliśmy. Wybraliśmy Trójmiasto, otworzyliśmy swój ośrodek wraz jeszcze z moim przyjacielem dobrym. I teraz od marca już właśnie działa ten ośrodek, gdzie trenujemy sportowców na co dzień z różnych dyscyplin sportowych, z Trójmiasta i nie tylko, bo też na odległość trenujemy. No i od miesiąca ponad właśnie trafiliśmy do Seahawks i pracujemy sobie z Seahawks z wami. Pomagamy jak tylko możemy i staramy się, żeby to wyglądało jak najlepiej. Faktycznie, to prawdziwy skarb, że jesteś tutaj z nami. Jest to nieocenione. Powiedz mi, już jesteś chwilkę z Seahawks. Jak oceniasz przygotowanie motoryczne i fizyczne zawodników? Zróżnicowane na pewno. Czyli mamy zawodników, którzy, można powiedzieć, są amatorami, a z drugiej strony są zawodnicy, którzy już byli z zespołem lub są od wielu lat. I widać tą różnicę w wytrenowaniu, czyli w przygotowaniu właśnie kondycyjnym i fizycznym, przy testach siłowych na siłowni, czy też właśnie jak biegamy po prostu na boisku. Więc widać trochę tą różnicę. Ciężko to jest czasami rozplanować trening, bo po prostu jedni są troszkę lepsze wytrenowani, inni trochę gorzej. Ale to wszystko jest na niezłym poziomie. Byłem zaskoczony, że niektórzy zawodnicy naprawdę prezentują wysoki poziom, nawet na tle zawodników właśnie z USA. Ale ten poziom na pewno jest zróżnicowany, ale chcemy, właśnie po to robię to, co robię, żeby ten poziom był później wyrównany, żeby wszyscy byli na wysokim poziomie, nie tylko kilku zawodników i chcemy robić jak najlepszą robotę, żeby wszystkich wytrenować do tego samego poziomu. Jesteś bardzo doświadczonym trenerem, więc myślę, że odpowiednim pytaniem byłoby również pytanie, na co powinny zwrócić uwagę młode osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z futbolem? Na pewno na aspekt fizyczny sportu, więc że tak mówię, jedząc sałatkę Cezara i pijąc mleko sojowe, nie zrobimy z ciebie futbolisty, więc musisz jeść jak mężczyzna i ćwiczyć jak mężczyzna. Czyli na pewno podnosić ciężary, będziemy mówić o tym na pewno trochę później.
ale też no, po prostu dużo jeść. Dużo sportowców ma z tym problem teraz, że musi nabrać trochę masy mięśniowej, ale nie wie jak, nie jedzą wystarczająco, nie śpią wystarczająco, więc na pewno ta fizyczność w tym sporcie jest bardzo ważna. I to jest podstawą tak naprawdę. No, drugi aspekt to jest aspekt taktyczny, ale to już pytanie bardziej do trenera, czyli po prostu sama gra w futbol jest obca dla wielu osób w Polsce, więc te zasady na pewno trzeba znać i poznać, bo są inne po prostu niż w takim w koszykówce czy w piłce nożnej oczywiście. Ale na pewno najważniejsze jest to, że zawodnicy są bardzo fizyczni, bardzo szybcy, jest wiele różnych pozycji, więc też zależy kto chce grać na ich pozycji lub jakie ma predyspozycje, więc to już też bardziej trener zadecyduje, ale ja bym stawiał na pierwszym miejscu to, że po prostu osoba musi być bardzo fizyczna i musi być na pewno silna, wytrzymała, zwinna i tak dalej. Rzeczywiście programowanie całego treningu dla futbolu amerykańskiego jest specyficzne i trudne. Powiedz mi, czym kierujesz się i jak wygląda programowanie i trening dla poszczególnych pozycji? No właśnie futbol cechuje się tym, że mamy różne pozycje, różne wymagania. My dzielimy to po prostu na zawodników tak zwanych skills, czyli zawodników, którzy grają w polu i zawodników liniowych, czyli tych, którzy stoją na linii. To są zazwyczaj zawodnicy troszkę więksi od skillsów. Często też startują z innej pozycji, czyli na przykład liniowi startują z tak zwanej czterypunktowej albo trzypunktowej pozycji, gdzie podpierają się na jednej ręce. A zawodnicy w polu startują na dwóch nogach, więc też przy układaniu programu treningowego troszkę możemy się pobawić i tak jakby ukształtować czy ustosunkować ten program dla jednych inaczej niż na drugich. Na przykład przy ćwiczeniu olimpijskim, gdzie podrzucamy sztangę z ziemi, na przykład zawodnicy liniowi podnoszą ją z ziemi, a na przykład zawodnicy z pola podnoszą ją z nad kolan, bo z tej pozycji będą startować na boisku. Więc to są takie aspekty, na które zwracamy uwagę. Liniowi też na pewno są bardziej fizyczni, czyli dla liniowych mamy 4 dni w tygodniu siłowni, dla pozostałych zawodników pola trenują 3 razy, więc ci liniowi po prostu muszą trochę spędzić więcej czasu na boisku, bo ta fizyczność jest bardzo potrzebna, bo praktycznie przepychają się za każdym razem mają styczność z obrońcy, mają styczność z atakującym mają styczność z obrońcami, więc na pewno ta fizyczność jest bardzo ważna wśród zawodników liniowych, dlatego też trenują częściej niż zawodnicy w polu. Z Twojego doświadczenia, jakie są najczęściej popełniane błędy przez futbolistów amerykańskich w treningu siłowym? Na pewno to będzie długoterminowe planowanie albo nie planowanie po prostu, czyli nie patrzą w przyszłość i nie planują tego treningu długoterminowo, tylko po prostu często wielu zawodników szło na siłownię i po prostu robiło to, co albo ktoś im kazał, albo gdzieś przeczytali, albo co im się chciało w dany dzień. Więc też jest moją tak jakby robotą jest to, żeby rozplanować to długoterminowo, więc teraz robimy 8 tygodni z rzędu, gdzie zawodnicy robią sobie program ten sam. Oczywiście tam ćwiczenia czy powtórzenia, procenty i tak się zmieniają z tygodnia na tydzień, ale to jest rozplanowane długoterminowo, więc na pewno ten plan długoterminowy jest ważny. A druga rzecz to jest technika wykonywanych ćwiczeń. Szczególnie praca w pełnym zakresie ruchu, czyli takich zwykłych ćwiczeń podstawowych jak przysiady czy wyciskania i tak dalej. To każdy robił to inaczej. Moją też pracą jest to, żeby wszyscy zaczęli wykonywać to mniej więcej tak samo i bezpiecznie, bo też później to się przekłada i na wzrost siły, i na wzrost masy mięśniowej, no i też na zmniejszone ryzyko kontuzji. Więc na pewno to planowanie, na pewno ta technika ćwiczeń jest bardzo ważna, praca w pełnym zakresie ruchu. No i też niektórzy zawodnicy po prostu nie wykonywali tak jakby treningu futbolowego, czyli po prostu szli sobie na siłownię robić tabatę, czy crossfit, czy cokolwiek po prostu i każdy robił co innego. A teraz wszyscy robią to samo, wszyscy podnoszą ciężary, wszyscy robią ćwiczenia olimpijskie, przysiady, wyciskania i tak dalej, więc chciałbym, żeby to wyglądało tak samo dla każdego zawodnika i żeby wszyscy zaczęli wykonywać te ćwiczenia, które powinny, a nie po prostu szli na siłownię i ćwiczyli tak jak oni chcą, czy tak jak oni uważają, czy tak jak gdzieś wyczytali. Sezon 2017 wkrótce się zacznie. Można powiedzieć, że będzie to bardzo intensywny sezon. Powiedz mi, jaki masz plan i jak powinna wyglądać prawidłowa regeneracja zawodników w bardzo intensywnym sezonie?
Najprostszą rzeczą pewnie, o której nikt nie myśli, to jest sen po prostu, czyli te 7 godzin musimy wszyscy przespać. Najnowsze badania pokazują, że sportowcy śpiący poniżej 7 godzin mają o wiele większe ryzyko kontuzji, gorszą regenerację i tak dalej, więc ten sen na pewno jest bardzo ważny. A druga rzecz to jest, o której kładziemy się spać. Jak prześpimy 7 godzin, ale położymy się o 1 w nocy i obudzimy się na przykład o 8 albo 9 rano, to będziemy się gorzej czuli niż jak położymy się o 10, o 22 czy o 23. Więc musimy się kłaść do łóżka przed 23 i wstawać przed 8 rano, żeby to było, żeby ten naturalny, biologiczny biorytm był zachowany. A następna rzecz to jest odnowa biologiczna, taka jak właśnie chodzenie na saunę, podstawowa rzecz. Kryoterapia, czyli kąpiel w zwykłej wannie, jak ktoś ma napuścić sobie zimnej wody do wanny i to będzie około 10 stopni. Możemy sobie wejść do takiej wody i posiedzieć 15-20 minut. To są takie proste rzeczy, które każdy może zrobić w domu, na przykład zimny ciepły prysznic, minutę ciepły prysznic 36 stopni, woda ma i minutę zimny prysznic 10 stopni. I na zmianę robimy sobie taki kontrast zimno-ciepło na przykład. Następną rzeczą też pewnie sportowcy stosują, ale nie wszyscy, to są masaże czy tam uwalnianie powięziowe na te części ciała, które są zmęczone. No i na pewno też odżywianie, czyli to jest podstawowa rzecz. Wiadomo, jak na wyjazdach często sportowcy nie jedzą dobrze, czyli jedzą tak zwane śmieciowe jedzenie, a chcemy też, żeby to wyglądało dobrze, bo to wpływa na regenerację i na całą odnowę biologiczną. Więc na pewno sen, na pewno jedzenie, odpowiednia suplementacja. No i te rzeczy właśnie takie jak sauna, czy krioterapia, czy masaże będą na pewno pomocne. To zostając w takim razie przy tym ostatnim, przy odżywianiu i suplementacji, powiedz mi, w jaki sposób zawodnicy futbolu amerykańskiego powinni odżywiać się i prawidłowo dysponować suplementacją, żeby uzyskać lepsze efekty? No te podstawowe suplementy to na pewno by było jakiekolwiek białko proteinowe, BCA, czyli aminokwasy. To pewnie wszyscy sportowcy biorą, ale nie wszyscy na przykład biorą witaminę D, gdzie większość ludzi ma niedobory, szczególnie w tym okresie zimowym, gdzie teraz trenujemy. Takie suplementy jak witamina C na przykład po treningu wpływają świetnie na regenerację i szczególnie jak jesteśmy osłabieni. Omega-3, czyli te kwasy tłuszczowe rybne też na pewno są bardzo ważne. No i też w odpowiednim czasie to trzeba brać. Na przykład też my trenujemy późno, wtorki i czwartki, kończymy o 22-23. Nie wiem, czy wszyscy na przykład jedzą po tym, ale na pewno trzeba spożyć jakieś białko po treningu, trzeba spożyć jakieś aminokwasy, czy witaminę C właśnie, żeby obniżyć i wybalansować te hormony po treningu. Więc na pewno to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o odżywianie, to też wiele osób popełnia błąd, jeśli chodzi o śniadanie. Na przykład na śniadanie wiele osób myśli, że musi zjeść dużo węglowodanów, dużo cukrów, żeby mieć energię, a jest dokładnie odwrotnie. Tak naprawdę na śniadanie powinniśmy jeść białka i tłuszcze na przykład, bo one dadzą nam długotrwałą energię przez cały dzień. Więc takie śniadanie, na przykład jaj chipsa na boczku z kromką ciemnego chleba z prawdziwym masłem jest super opcją. Lepszą opcją jest na przykład owsianka z jagodami, co nam da dużo energii, ale szybko i później rośnie szybko poziom cukru i później spada i tak około 11-12 w południe chce nam się spać. A zjedząc dobre, tłuste i wysokobiałkowe śniadanie rano, będziemy mieli dużą, przez dłuższy czas energię i takie śniadanie też steruje neuroprzekaźnikami, które sterują naszym mózgiem i odpowiadają za to, jak się czujemy i tak dalej, więc to da nam energię, a powinniśmy zostawić węglowodany i cukry na wieczór, bo one promują tak sen, czyli skoczy nam cukier, później spadnie i pójdziemy sobie spokojnie spać, więc na wieczór powinniśmy mieć więcej cukrów, więcej węglowodanów, a na śniadanie więcej białek i więcej cukrów, więc to trochę jest na odwrót niż wszyscy robią. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania, również ogólnego. Z Twojego również doświadczenia, kontuzje w sporcie. Powiedz mi, czy jest jakaś metoda, żeby niwelować występowanie kontuzji albo chociaż zminimalizować ich występowanie, przede wszystkim w futbolu amerykańskim? No, futbol jest takim sportem, no, że wszystkich kontuzji na pewno nie wyeliminujemy. Jest to sport kontaktowy, więc kontuzje będą zawsze. Możemy zmniejszyć ich ryzyko lub zmniejszyć ich ilość. Pierwszą rzeczą no to jest podstawowy trening siłowy, więc zawodnik, który ćwiczy siłowo, będzie nie tylko miał mocniejsze mięśnie,
nie będzie tylko silniejszy, ale będą jego kości silniejsze, jego więzadła, stawy, ścięgna. Wszystko to się też wzmacnia, więc to nie tylko są mięśnie, ale też całe ciało. Więc jak później dostaje ktoś uderzenie na meczu, czy biegnie, czy skręci sobie, czy zrobi jakiś zwód i jest ryzyko skręcenia stawu skokowego czy kolanowego, to ryzyko będzie mniejsze, bo te kości, więzadła i wszystkie stawy będą jednak silniejsze poprzez prosty trening siłowy. Następną rzeczą to jest po prostu praca w pewnym zakresie ruchu na siłowni. A często też sportowcy i futboliści, chcąc podnieść więcej wagi, na przykład nie schodzą do pełnego przysiadu, podnosząc właśnie jakiś ciężar, i schodzą tylko do pół przysiadu, co tak w rezultacie osłabia nasze stawy, bo stawy muszą i więzadła pracować w pełnym zakresie ruchu. Więc pełny zakres ruchu przy ćwiczeniach siłowych jak najbardziej też zmniejsza ryzyko kontuzji. No i tak samo jak wcześniej mówiliśmy, czyli odżywianie, sen, bo tak jak zawodnik, który się źle odżywia, nie śpi, nie jest zregenerowany, później ma ciężki trening, od razu to ryzyko kontuzji się zwiększa. Wróćmy do ciebie. Czy jest jakieś szczególne wspomnienie, które wiąże się ze sportem, które wspominasz jako najlepsze? Bardziej z moją tak jakby karierą trenerską, moją pierwszą pracą, kiedy dostałem właśnie na Uniwersytecie Temple w Filadelfii. Pamiętam to uczucie właśnie, jak główny trener zadzwonił do mnie i powiedział mi, że dostałem pracę, więc pamiętam, że skakałem wtedy pod sufit, dzwoniłem do wszystkich, do kogo mogłem, i to było, na pewno to utkwiło mi w pamięci. Następną rzeczą to też jest właśnie z trenerki, przez to, że trenuję wiele dyscyplin sportowych, wielu sportowców, to ich sukcesy tak jakby są moim sukcesem, więc oglądając ich sukcesy, czy jak wygrywają mecze, czy zawody, czy dobrze im idzie, czy nawet dobrze im idzie na siłowni, to jest tak jakby mój sukces wewnętrzny, bo wiem, że miałem w tym udział, że im pomogłem, że oni wygrali, że lepiej się czują, czy że coś ich nie boli, więc tak jakby ja odnoszę sukces tak naprawdę codziennie, rozmawiając ze sportowcami i pomagając im na co dzień. Dobrze, to przejdźmy do ostatniego pytania, trochę bardziej już związanego konkretnie z Seahawks. Jakie masz cele na rok 2017? Cel jest taki, pierwszy, że chcę, żeby drużyna Seahawks, czyli wszyscy zawodnicy, byli najlepiej przygotowaną kondycyjnie i fizycznie drużyną w Polsce. Bez dwóch zdań. Druga rzecz to jest, chcę, żeby każdy zawodnik był w swojej życiowej formie, czyli nawet nieważne ile mają lat, chcę ich doprowadzić do życiowej formy w tym sezonie. A no i trzecia rzecz to jest oczywiście Mistrzostwo Polski na zakończenie sezonu. Brzmi świetnie. Mirek, bardzo dziękuję Ci za wywiad i nie zatrzymuję Cię dłużej, leć ostrzyc się u barbera i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, dziękuję. Witam, bardzo się cieszę, że mamy nowego trenera w Seahawksach. Bardzo się cieszę, że szczerze się u nas, Old School Barber, i zapraszam na następne odcinki.